ubiegłym tygodniu zaczęłam się zastanawiać, kiedy tak naprawdę był taki ostatni moment, kiedy byłam w stanie utrzymać pełne skupienie przez dłuższy czas. Tak bez żadnych rozpraszaczy, bez żadnych natrętnych myśli, chęci, sprawdzenia ilości lajków pod ostatnim postem na Instagramie, bez chęci, sięgnięcia po coś, wypełnienia tego skupienia jeszcze czymś innym. I doszłam do takiego niepokojącego dość wniosku, że tak naprawdę to nie wiem. A ty? Ten ubiegły tydzień spędziłam w Paryżu. Udało mi się w końcu znaleźć czas i pojechać gdzieś, odpocząć znowu trochę, zmienić kontekst. I była w tym wszystkim ta myśl, o której wspomniałam na początku, ale też jeszcze coś innego, czyli takie poczucie, że mam dosyć. Nie da się ukryć, że jestem na Instagramie dość aktywna. Bywam tam bardzo często, bywam tam... Codziennie to mało powiedziane. To, co w tym wszystkim było nietypowe, to to, że w Paryżu tego nie robiłam. Nie byłam na Instagramie. Robiłam zdjęcia tak jak zawsze, bo sprawia mi to ogromną przyjemność, ale nie byłam w stanie zmusić się do tego, żeby tworzyć te moje pixel perfect relacje, żeby edytować zdjęcia na bieżąco, cały czas coś wrzucać, komentować. Stwierdziłam, że nie chcę tego czasu na to tracić i że przede wszystkim nie mam na to siły. Chcę po prostu być tu i teraz, jakkolwiek cringy by to nie brzmiało. I teraz tak sobie myślę, że to była super decyzja. Tą relacją z Paryżem nadal mogę nadrobić, a jednocześnie miałam ten czas dla siebie. I ja nie zamierzam się kłócić z tym, że internet, telefon, wszystko co mamy teraz na wyciągnięcie ręki daje nam masę dobrego, bo to jest oczywiste, jakby nie będę z tym dyskutować, hej, nagrywam film na YouTube. Natomiast ostatnio coraz więcej mówi się o tym, że to nie daje nam wyłącznie dobrych rzeczy. Urządzenia, które miały nas tylko wspierać tak naprawdę, zaczęły coraz bardziej kontrolować nasze życia i spędzamy w nich coraz więcej czasu. Podobno przeciętna osoba spędza już 3 godziny dziennie, a młodzi ludzie dobijają nawet do 8, a w skrajnych przypadkach do 12, co naprawdę miażdży mi mózg. Przecież to tak naprawdę znaczy, że prawie nie ma momentu w ciągu doby, poza snem, w którym by w tych telefonach nie byli. I ja nie jestem święta, sama potrafię dobić do uroczych 4 godzin w ciągu dnia, natomiast staram się to kontrolować, staram się to ograniczać, bo czuję, że coś jest nie tak. Na ten temat powstała masa materiałów, masa badań, masa książek. Coraz częściej ostatnio mówi się też o tym w kontekście ruchu drogowego, w kontekście tego, że ludzie nie potrafią się, jakby uczestnicząc w nim, nie potrafią się skupić, bo cały czas wyciągają telefon, sprawdzają coś. I podobno coraz większy jakby procent wypadków bierze się właśnie z tego powodu, co jest trochę przerażające, zwłaszcza jeśli człowiek uświadomi sobie, że najwięcej tych wypadków jest w grupie wiekowej 18-24, czyli tej, która z tych urządzeń korzysta naprawdę intensywnie. Oczywiście kwestia uwagi to jest zaledwie mały wycinek tego problemu, bo to, co jeszcze robią nam social media, co robi nam internet, to jest jakby cała rzesza rzeczy. Chociażby kwestie porównywania się z kimś, tego, że ludzie nie radzą sobie z tym, że cały czas widzą kogoś, kogo życie wydaje się być tak idealne na Instagramie, albo kto wygląda tak idealnie. To ma masę konsekwencji, ale akurat nie na tym dziś chciałabym się skupić, bo to, co jest moją refleksją ostatnimi czasy, to właśnie to, że nie mogę się skupić. Nie zrozumcie mnie jednak źle, bo jestem naprawdę daleka od obwiniania młodych ludzi o robienie tego, bo tak naprawdę nastały już czasy attention economy, czyli ekonomii uwagi. To są czasy, w których walutą staje się ludzka uwaga. To jest waluta Facebooka, Instagrama, innych social mediów, innych portali, które, żeby utrzymać się przy życiu i generować te swoje wielomilionowe przychody, muszą po prostu zabiegać o naszą ludzką uwagę. I
kiedy człowiek sobie uświadomi, że to nie do końca jest tak, że po prostu my jesteśmy słabi albo głupi, albo nie mamy życia i cały czas w tych telefonach siedzimy, tylko tak naprawdę po tej drugiej stronie jest grupa ludzi, projektantów, ludzi, którzy, psychologów, którzy obserwują ludzkie reakcje, którzy badają mechanizmy uzależnień, którzy skupiają się tylko i wyłącznie na tym, żeby zaprojektować coś takiego, co pozwoli jak najbardziej, na jak najdłużej przykuć twoją uwagę, to no jakby nie jesteśmy, wiecie, bogami, nie, to nie jest tak, że możemy się temu oprzeć od tak. Nic dziwnego więc, że coraz więcej z nas zmaga się z FOMO, z fear of missing out, z obawą przed tym, że coś nas ominie, że po prostu czujemy w sobie, że musimy znowu sprawdzić Instagram, znowu sprawdzić Facebooka, chociaż jednak bardziej Instagram, nie oszukujmy się. Bo coś się pojawi, bo jest nowy komentarz, nowy like, nowe zdjęcie kogoś tam. Mamy po prostu, to już jest na poziomie odruchów, prawda? To nie jest coś, co, nad czym my się zastanawiamy, że tak sobie przysiędziemy, zastanowimy się tutaj i może sprawdziłabym Instagram. No nie, to jest raczej na poziomie, nie mam co robić. Wiecie, to ręce robią to już same, to jest tak głęboko w nas. Nie mam zamiaru udawać, że jestem ponad to, mnie też to dotyka. I między innymi dlatego zdecydowałam się nawiązać współpracę z Fundacją Zen Driving, która obecnie realizuje kampanię społeczną Nie tracę głowy, która moim zdaniem jest nam po prostu bardzo potrzebna. Dzięki tej współpracy zyskałam też dostęp do świetnych materiałów na ten temat oraz do możliwości przeprowadzenia dla Was takiego małego konkursu, w którym będzie można wygrać coś, co z tym wszystkim, o czym teraz opowiadam, nieco pomaga. Więc oglądajcie do końca. No dobra, ale co właściwie można z tym zrobić? Myślę, że po pierwsze trzeba uświadomić sobie problem i uświadomić sobie też jego genezę, czyli to, że naprawdę po drugiej stronie twojego telefonu siedzą ludzie, których praca polega na tym, żeby cię do tego telefonu przykleić. I uświadomić sobie, że to nie jest nasza wina, bo obwinianie się do niczego nie prowadzi, ale jednocześnie zauważyć, że ta druga strona raczej nie ma interesu w tym, żeby ci pomóc to zwalczyć, więc ta odpowiedzialność akurat niestety, choć nie powinna, spada na nas. Drugą rzeczą, na którą można się zdecydować, jest detoks. Jest to rzeczą trudną, ale myślę, że naprawdę tego wartą. A to dlatego, że to wszystko operuje już na poziomie nawyków. To nie jest tak, że my sobie decydujemy, tak jak wcześniej mówiłam. A żeby nawyki można było w jakiś sposób przerwać, to trzeba je sobie uświadomić. Można więc usunąć aplikację, można zauważać, w którym momencie twoje ręce sięgają po telefon i tak dalej, i tak dalej. Za detoksem argumentuje też Cole Newport w naprawdę świetnej książce Digital Minimalism. Jeśli czytacie po angielsku, to bardzo ją polecam, podrzucę link w komentarzu. Cole wskazuje na to, że to naprawdę nie jest już etap, na którym działają półśrodki. Trzeba po prostu podejść do problemu z całym arsenałem, jaki tylko mamy. To, co do mnie przemówiło, to zrobienie takiego swego rodzaju rachunku zysków i strat. Zastanowienie się nad tym, co nam dana aplikacja, strona, urządzenie dają, a co nam odbierają i w jaki sposób robią nam krzywdę. I na tej podstawie zdecydować, w których przypadkach korzystanie z czegoś jest naprawdę tego warte. No dobra, ale wleciałam tak z grubej rury, więc skupmy się teraz na drobniejszych rzeczach, które też mogą pomóc. Będą to na pewno powiadomienia. Powiadomienia można po prostu wyłączyć. I to jest coś, co zrobiłam 3 lata temu i nie żałuję. Jest to też coś, co wydaje nam się być bardzo ryzykowne, bo no nie wiem, nie odpowiemy komuś, nie zobaczymy czegoś natychmiast. Natomiast czy świat naprawdę się zawali, jeśli na jakiś komentarz odpowiemy po 2 godzinach? Nie sądzę. Powiadomienia są właśnie tym, co najczęściej wyrywa nas ze stanu skupienia, no bo każdy zna tę sytuację. Robimy coś, skupiamy się, coś widzimy, to powiadomienia i klikniesz i po pierwsze powrót do stanu skupienia, zostało to zbadane, po takim czymś zajmuje nam naprawdę masę czasu, minimum 20 minut, żeby wrócić do takiego stanu skupienia, jaki był wcześniej. A z drugiej strony, no kto nie otworzył jednego drobnego powiadomienia i nie skończył scrollując całego feedu? Ja nie podniosę ręki.
Kolejną rzeczą, której można spróbować, to wyznaczenie godzin korzystania z danych urządzeń. Bardzo ważne jest chociażby nie korzystanie z nich od razu po przebudzeniu, bo po prostu totalnie się przebodźcowujemy. To jest jedna z gorszych rzeczy, które możemy sobie zrobić. Były też badania na temat tego, jak takie korzystanie poranne z sociali wpływa na nasz nastrój i wyniki były dość jednoznaczne. Czyli osoby, które wchłaniały się z samego rana po otwarciu oczu obrazków cudownych ludzi o idealnych życiach, no tak jakby czuły się gorzej. Więc jeśli tylko to możliwe, starajmy się zachować chociaż tę, nie wiem, godzinę od obudzenia na niekorzystanie z telefonu, na skupienie się na sobie, na może jakąś poranną rutynę, na zadbanie o siebie, albo przynajmniej nie wchodźmy wtedy na sociale. To naprawdę dużo daje i sama to odczułam, chociaż nie zawsze mi się to udaje. Kolejną ciekawą opcją jest funkcja, którą mają iPhone'y i które mają też telefony z Androidem, aczkolwiek tam nie znam tej opcji dokładnie. Jest to ograniczenie systemowe Twojego czasu przed ekranem. Można wybrać aplikacje i ograniczyć im czas korzystania. Ja na przykład na sociale narzuciłam sobie godzinę dziennie, żeby nie korzystać z tego więcej. Czasami zdarza mi się i tak wpisywać ten kod i korzystać trochę więcej, ale generalnie rzeczywiście zauważyłam spadek tego czasu, odkąd z tego korzystam. W iPhone'ie znajdziecie to w funkcjach systemowych pod nazwą Czas bez ekranu. Inną ciekawą rzeczą, o której niewiele osób myśli, jest to, żeby wyłączyć w telefonie kolory. Zarówno iPhone, jak i Android pozwalają na włączenie trybu czarno-białego. To jest na początku taką dziwną myślą, jakby po co mielibyśmy to robić? Prawda jest taka, że wszystko co kolorowe bardziej nas angażuje. No i przeglądanie niekolorowego Instagrama nie wciąga aż tak bardzo. Ja mam to po prostu ukryte przed trzykrotnym naciśnięciem przycisku blokady w iPhone'ie i jeśli czuję, że akurat jest taki czas, że nie chcę na to poświęcać za dużo czasu, no to włączam to. Rzeczą podobną do tych godzin bez telefonu są strefy bez telefonu i to się bardzo ze sobą łączy, bo bardzo wartościową rzeczą jest na przykład nie branie ze sobą telefonu do łóżka, no bo to jest miejsce, które ma nam się w jakiś sposób kojarzyć ze snem i dużo osób ma obecnie z tym problemy, me included. I zabranie telefonu i nierozpraszanie się tym telefonem w tym obszarze też dużo daje. Polecam w ogóle spróbowanie, przetestowanie tego przez tydzień i jeśli w ogóle to zrobicie, to chętnie usłyszę, jakie macie po tym wnioski. No i ostatnią opcją, którą mam dla Was dzisiaj, jest trening uważności. To jest coś bardzo ciekawego i rozbawiło mnie trochę, jak nagranie tego filmu zbiegło się w czasie z postem na Instagramie Dominiki Mazurek, którą swoją drogą bardzo polecam. Prowadzi od niedawna bloga i ma super Instagrama, pisze o zdrowiu psychicznym, o feminizmie, polecam. Dominika napisała ostatnio o tym, jak bardzo trening uważności pomógł jej w radzeniu sobie z różnymi stanami stresu, stanami lękowymi. I kurczę, coś w tym jest. I tak samo jak pomaga to z radzeniem sobie z lękiem, więc jeśli macie problem też z tym, to jakby dodatkowy bonus, to pomaga to też w uświadamianiu sobie swoich nawyków, w uświadamianiu sobie, w jaki sposób operujemy, kiedy właśnie sięgamy po ten telefon. A dlaczego to robimy, z czego to płynie, z jakich uczuć, z jakich niedoborów, czego nam brakuje, czego potrzebujemy. To jest coś, co potrafi naprawdę wywrócić życie do góry nogami. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że mindfulness nadal brzmi trochę egzotycznie, trochę dziwnie, trochę tak, że większości ludzi nie chce się tego próbować. Ale tutaj właśnie korzystam z pomocy Fundacji Zen Driving i ich akcji Nie tracę głowy, bo w związku z tą akcją oni przygotowali aplikację, w której jest 6-tygodniowy trening, który zajmuje bardzo, bardzo mało czasu każdego dnia. To jest w formie aplikacji, która po prostu pomaga Wam przejść przez każdą kolejną lekcję, daje Wam jakieś zadania na dany dzień i pozwala ćwiczyć tę uważność, trenować ją. Jest to dobrą opcją, jeśli nie wie się jak zacząć. Okej, to już prawie wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Został mi już tylko tak naprawdę konkurs i pytania, które są z nim powiązane. Zastanawia mnie, co Waszym zdaniem daje Wam internet, a co Wam odbiera i czy w jakiś sposób próbujecie
to ograniczać? Czy próbujecie, nie wiem, wyznaczać właśnie takie strefy albo godziny? A może macie jakieś swoje sposoby? O nich w ogóle bardzo chętnie usłyszę, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że mam jeszcze sama bardzo dużo do zrobienia w tym obszarze. No i dodatkowy plus jest taki, że najciekawszy komentarz postanowiłam nagrodzić dostępem do aplikacji, co umożliwiło mi Zendriving. Więc osoba, która tutaj się trochę naprodukuje, zgarnie też dostęp do treningu uważności. Myślę, że to fajny dodatkowy bonus. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję na ciekawą dyskusję w komentarzach. Cześć!